Laudetur Jezus Chrystus. Wybrałam na temat tej katechezy Nefilim, czyli gigantów, bo chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądają bardzo klasyczne błędy modernistów w postaci przerabiania, cenzurowania właściwie Pisma Świętego. My możemy na modernizm jako na zjawisko w Kościele patrzeć jako na coś takiego abstrakcyjnego, że wiele rzeczy się w tym mieści, bo w końcu jest to synteza wszystkich herezji. Natomiast pamiętajmy, że święty papież Pius X w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis pokazuje bardzo szczegółowo błędy, w tym także błędy związane z podejściem do studiów biblijnych. I na tym fragmencie, tak, tej takiej tajemnicy, powiedzmy takiego niezrozumiałego aspektu przekazu biblijnego, chciałabym się dzisiaj skupić, bo powiedzmy sobie szczerze, nasza wiara ma takie wielkie tajemnice, jakimi są na przykład sakramenty, zwłaszcza Najświętszy Sakrament, ale są także takie mniejsze tajemnice, na przykład, no właśnie, różne treści zawarte w Piśmie Świętym. Głupią rzeczą, którą dzisiaj próbują ludzie robić, jest jakby próba na siłę wyjaśnienia wszystkiego. Czasami lepiej powiedzieć sobie, że nie potrafimy czegoś zrozumieć, jest dla nas właśnie czymś ukrytym, czymś tajemniczym, niż okłamywać się, że wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić. Więc dzisiaj zrobimy tak, ja pokażę Państwu fragment Pisma Świętego, to będzie fragment z Księgi Powtórzonego Prawa poświęcony królowi Ogowi, który właśnie był takim olbrzymem, gigantem, z takiej rasy się wywodził, ale zaczniemy od cytatu właśnie ze wspomnianej przeze mnie encykliki. Zanim Państwu ten fragment przeczytam, chciałabym też od razu powiedzieć, że równocześnie umieszczam na drugim kanale komentarz do bardzo ciekawej tezy księdza Glez, mianowicie takiej, że być może w synod to jest po prostu zamach stanu. Odnośnik do tego materiału będzie oczywiście w opisie filmu. A teraz przechodzimy do katechezy. Święty Pius X pisze tak. Doprawdy można by przypuścić, że wytworzyli sobie pewne typy opowieści albo słów jako kryterium tego, co jest na miejscu, a co nie jest. Każdy łatwo oceni tego rodzaju kryteria. A jednak, kto ich usłyszy prawiących o swych pracach nad Pismem Świętym, dzięki którym wykryli w nim tyle braków, zdawać mu się będzie mogło, iż nie mieli oni żadnych poprzedników, że nie było tak licznych doktorów Kościoła, poświęcających się tej pracy z nierównie większą przenikliwością, erudycją i świętością życia. Ci uczeni doktorzy Kościoła dalecy byli od tego, by doszukiwać się braków w Piśmie Świętym. Przeciwnie, w miarę zgłębiania tekstów wzrastała w ich sercach coraz większa wdzięczność dla łaskawości Boga, który raczył w ten sposób przemawiać do ludzi. Może od razu, proszę Państwa, zaznaczę, że te wszystkie fragmenty z Pisma Świętego, które za chwilę Państwu pokażę, będą w dokumentacji w opisie filmu, będą tam też odnośniki do różnych tłumaczeń, które wykorzystałam i każdy sobie może tam zajrzeć i w spokoju to przestudiować. Zacznijmy oczywiście od przeczytania fragmentu z Biblii Tysiąclecia, bo to jest właśnie przykład takiej modernistycznej przeróbki. Og, król Baszanu, był ostatnim z Refaitów. Jego grobowiec żelazny jest w Rabat synów Amona. 9 łokci długi, 4 łokci szeroki, mierzony według łokcia zwyczajnego. Może od razu wyjaśnię, że łokieć to było około pół metra, trochę więcej niż pół metra, a zatem mamy do czynienia no, z całkiem sporym grobowcem, bo to 4,5 metra, tak? Powiedzmy, że pewnie nawet 5. I teraz spójrzmy, jak to wygląda w tekście hebrajskim. Tutaj oczywiście odnośnik Państwo mają udostępniony do tego tekstu interlinearnego. Proszę zwrócić uwagę, oba słowa mają to samo znaczenie i jest to łóżko. I tu od razu chciałam zwrócić Państwa uwagę tą strzałeczką, że jak wejdą sobie Państwo na stronę, to każde ze słów osobno, mogą Państwo kliknąć, otworzy się następna strona i tam Państwo zobaczą, gdzie to słowo w innych miejscach w Piśmie Świętym występuje. Bo to jest jakby jedna z podstawowych rzeczy, które normalnie tłumacze, bibliści powinni robić. Mianowicie sprawdzić, czy to słowo występuje w innych miejscach i no, jaki tam jest kontekst, tak? Bo po tym też, nawet jeśli się ma wątpliwości odnośnie do tego, jak interpretować, można zobaczyć, jaki jest sens, jakie jest znaczenie tego słowa. Ale teraz, żeby uprościć, sięgniemy sobie do Wulgaty,
a następnie do Biblii księdza Jakuba Wójka. Cóż mamy w Wulgacie Klementyńskiej? Solus qui pe hoc rex basan reciterat de stirpe gigantum monstruatur lectus eius ferreus quies in rabat filiorum Amon novem cubitos habens longitudinis et quator latitudinis ad mensuram cubiti virilis manus. I teraz tak, proszę Państwa. Stirpe gigantum to jest rasa gigantów. Zresztą, no, nawet ktoś, kto nie zna łaciny, tak? Wszyscy przecież jesteśmy obeznani z tymi słowami. Monstruator, tak? No, czyli coś ogromnego. I tu jest lectus. I tu może zaznaczę, bo to słowo rzeczywiście najczęściej w łacinie jest spotykane właśnie, no, jako łóżko czy łoże, tak byśmy trochę tak po staropolsku je nazwali. Ale bywa także rzeczywiście spotykane, ale to oznacza katafalk mary, a nie tyle grób. Więc być może stąd po prostu, prawda, książulkowie moderniści sobie to wynaleźli. Ale spójrzmy, co nam proponuje ksiądz Wujek. Bo tylko sam Og, król Basan, został się był z narodu olbrzymów. Ukazują łoże jego żelazne, które jest w rabat synów Ammon. 9 łokiet mające wzdłuż, a 4 wszerz na miarę łokcia ręki męskiej. No, skąd się wzięła ta przeróbka, tak? No pewnie stąd, że tłumacze doszli do wniosku, że skoro jak oni wychodzą na ulicę, to nie można spotkać olbrzymów, no to pewnie nie istnieją. Oczywiście nie w całej Biblii Tysiąclecia wszystko jest tak poprzerabiane, ale to jest jeden z takich fragmentów, które próbuję Państwu pokazać. To, czego się nie docenia, to jest to, jak modernizm silnie destrukcyjnie wpłynął na studia biblijne. I tu Państwo sami mogą się o tym przekonać. Także zachęcam, żeby sięgnąć i sobie popatrzeć. Jeśli jeszcze chodzi o Biblię Jakuba Wójka, tu chciałem Państwa uczulić, bo polecam Państwu na akurat to tłumaczenie zamiast tysiąclatki. Natomiast niestety w ostatnich latach Towarzystwo Judaszowe, znaczy Jezusowe, znaczy jezuici, wydali przerobioną wersję, więc przestrzegam, proszę szukać starszych wydań. W dokumentacji, w opisie filmu będą Państwo mieli odnośnik. Są księgarnie, w których po prostu można kupić reprinty i wtedy jest gwarancja, że to nie jest poprzerabiane, znowu przez jakichś takich też prawdopodobnie modernistycznie wychowanych teologów i Bóg wie, jakie błędy są tam powtykane. Zachęcam do subskrypcji kanału. Proszę też o zerknięcie ewentualnie, kto może, do mojej zbiórki, która jest na szczycie opisu. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.